Prąd I duże płynący przez opór R3 dochodzi do węzła i rozgałęzia się na dwa identyczne prądy o natężeniach I małe. Dlaczego identyczne? Bo opory R1 i R2, które są połączone równolegle, są identyczne, mają te same wartości. Mamy znaleźć moc na wydzielającą się na oporze R3, a więc stosujemy wzór, który ma z lewej strony ekranu. Opór R3 razy kwadrat natężenia prądu, który przepływa przez ten opór. Ale prąd I duże jest równy 2 razy I małe. Wstawiamy podnosząc do kwadratu 2I, czyli mamy 4I kwadrat razy R3. Potrzebne jest nam natężenie prądu płynącego przez jeden z oporów R1 bądź R2. Wykorzystamy wiadomość, informację, że znana jest moc wydzielająca się na oporze R1, czyli P1. Piszemy wzór na moc P1, stąd wyznaczamy natężenie prądu płynącego przez ten opór. Pierwiastek 10 A. Podstawiamy do wzoru na P3 znalezioną wartość natężenia prądu, podstawiamy R3, mnożymy przez 4 i znajdujemy 4 kW.